Szanowni Państwo, Ziemie Pegierowskie, Popegierowskie to największy wyrzut sumienia Trzeciej Rzeczypospolitej, największy wyrzut sumienia liberałów. Liberałów od Platformy Obywatelskiej przez PSL i wszystkie inne rządy, które tak na dobrą sprawę mogły wiele uczynić, ale nie uczyniły nic lub prawie nic dla tych gmin. Pamiętam moją wizytę w gminie Rombino. Jest tutaj z nami ponownie pani Wójt. Kiedy dopytywałem kilkukrotnie, czy na pewno od 30 lat tutaj ta droga nie była, czy inne inwestycje nie były podejmowane, i otrzymywałem potwierdzenie. To jest wielki wyrzut sumienia, a zarazem grzech. Grzech zaniechania. Nie tylko wszyscy, którzy czują się spadkobiorcami Balcerowicza, jak Platforma Obywatelska, dla której on jest guru, guru ekonomii. Ekonomii chyba antyspołecznej, trzeba powiedzieć, ale także ci wszyscy, którzy dzisiaj powinni odpokutować te grzechy rezygnacji, tą winę nie podejmowania żadnych działań, myślę, że mają pewną przyczynę do refleksji. Do refleksji, która sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Przez naprawę finansów publicznych można było realizować wielkie programy, takie jak 500, 13, 14 emerytura czy wielka obniżka podatków. Ale drugim naszym wielkim działaniem, które opieramy na tym filarze, jakim jest naprawa finansów publicznych, to wyrównanie szans. Tak jak przed chwilą pięknie tutaj powiedział pan burmistrz, jeśli dobrze kojarzę, użył słowa tragedia. Tak, szanowni Państwo, drodzy rodacy, to była Tragedia dla milionów polskich rodzin, dla dzieci, dla młodzieży, która albo wyjeżdżała stąd, z takich ziem, albo klepała biedę. I kto tę biedę tutaj zainfekował, kto ją utrwalał, warto spytać o to. I warto powiedzieć, że byli to konkretni ludzie, ci, którzy podejmowali konkretne decyzje, jak Balcerowi czy jemu podobni, ale także ci, którzy przez grzech zaniechania. Nie zrobili niczego, aby poprawić rzeczywiście los ludzi na terenach Pegierowskich. I także bardzo konkretni ludzie starają się to zmienić. To jest nasz rząd, bo dostrzegliśmy to, czego wielu innych nie dostrzegło: że potrzeba, aby ta tragedia, jak tutaj powiedział pan burmistrz, się skończyła potrzeba nowych szans, potrzeba wyrównywania możliwości. Właśnie dla dzieci, dla młodzieży, przyciągania nowych przedsiębiorców, tworzenia nowych miejsc pracy. A w jaki sposób to wszystko uczynić? Ano właśnie poprzez rozbudowę infrastruktury, poprzez poprawę warunków życia, poprzez promocję przedsiębiorczości, bo tego też dotyczy program, nasz specjalny program Polskiego Ładu dedykowany dla gmin i powiatów Pegierowskich. Kilka przykładów, które tutaj, część z nich dojrzałem. Nowogard, to oświetlenie uliczne, poprawa jakości oświetlenia ulicznego. Albo w, Świdli, w Świdwinie, drogim mojemu sercu, bo z nim wiąże się część dziejów mojej rodziny, tam chyba szkoła podstawowa, jeśli dobrze zauważyłem, kłodzino, drzewice, sieć wodno-kanalizacyjna. Tak, szanowni państwo, podstawowe inwestycje są potrzebne na tych gminach i powiatach, które do tej pory nie mogły ich doświadczać. I dlatego szanowni państwo odrzucamy całą tą straszliwą narrację, tą pamiętacie te słowa o wyuczonej bezradności. Te słowa w mediach liberalnych trzeciej Rzeczypospolitej. Tą wielką inżynierię społeczną, że na tych terenach to jest takie Pokoleniowe bezrobocie, tak to, tak to było sformułowane. wyuczona Był uczona Ta inżynieria społeczna, która była inżynierią tak naprawdę odbywającą się wielkim kosztem ludzi mieszkających na terenach wiejskich, na terenach pegierowskich, którzy nie zawinili temu, że tam się urodzili. Bynajmniej nie za, zawinili. Tylko ci inżynierowie transformacji polskiej, to oni zawinili. Bo w ich bezdusznym rachunku zysków i strat nie uwzględnili najważniejszego rachunku, rachunku krzywd, rachunku krzywd, który tutaj na tych ziemiach był szczególnie widoczny. Jesteśmy dzisiaj tutaj na zaproszenie pana ministra Pawła Szefernakera, pana marszałka Joachima Brudzińskiego na ziemi zachodnio-pomorskiej na tej ziemi która jest naszą polską racją stanu ale żeby rzeczywiście tutaj ludzie chcieli żyć, mieszkać, pracować, rozwijać się, szkolić muszą być perspektywy, muszą być szanse. I temu służy nasz wielki program, program który będziemy kontynuować, drodzy państwo. Dlatego że wiarygodność to jest i musi być w przyszłości także nasze drugie imię. To co obiecaliśmy obie Pani Wójt Gminy Rombino, innym wójtom i burmistrzom, to realizujemy konsekwentnie. Niezależnie od tego, że po drodze był COVID, jest wojna na Ukrainie, jest wielka inflacja, jest inflacja. Wszystko to realizujemy właśnie po to, żeby Polska była przyzwoitym, a możliwie jak najlepszym miejscem do życia dla wszystkich, nie tylko mieszkańców wielkich miast, ale właśnie także dla. Mieszkańców gmin i powiatów, tych, których tutaj Państwo widzieliście. To dla nich jest ten program, bo każdy z nas jest dumnym Polakiem, także mieszkańcy tych gmin i tych powiatów. Dziękuję także panu marszałkowi Brudzińskiemu i panu ministrowi Szefernakerowi za inspirację. Inspirację związaną z tym programem, z programem dla powiatów i gmin PGR-owskich, bo ona stąd właśnie przyszła. Z tej ziemi, która szczególnie doświadczyła tego trudnego, tragicznego, właśnie rozdziału w swoich dziejach. Dziś ten niedobry rozdział zamykamy i otwieramy nowe perspektywy. Dajemy nową nadzieję i nowe perspektywy wszystkim ludziom mieszkającym w takich gminach i takich powiatach. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu przez posła do Parlamentu Europejskiego, pana Joachima Brudzińskiego. Bardzo dziękuję, panie premierze, koleżanko, koleżanko, koledzy parlamentarzyści, ale przede wszystkim państwo samorządowcy. Pozwólcie, że jako mieszkaniec Pomorza Zachodniego, w imieniu nas wszystkich, zostawiając na chwilę nasze afiliacje polityczne, nasze przekonania, poglądy, na ręce premiera najjaśniejszej Rzeczpospolitej, pana Mateusza Morawieckiego, złożę ukłon i serdeczne podziękowania za pana obecność, bo dzisiaj majestat Rzeczpospolitej, uosabiany osobą premiera, przybywa na ziemię wykluczoną, ziemię wyśmiewaną. Była tutaj mowa o tragedii, była tutaj mowa o przemyśle pogardy. I chciałbym do tego się odnieść, szanowni państwo, bo tereny popegerowskie Dotknęło z jednej strony to barbarzyństwo tego eksperymentu liberałów, o których wspominał pan premier Mateusz Morawiecki, ale dotknęła też inna tragedia. Tragedia, o której mówili nam samorządowcy, z którymi spotkaliśmy się dzisiaj do południa w Brojcach. Tragedia Pogardy, tragedia Kpiny. Wszyscy tutaj, myślę, pamiętamy taki film Arizona, kiedy. Wyśmiewano, kiedy przypisano, przypisywano mieszkańcom terenów popegerowskich alkoholizm, złodziejstwo. Wspominał pan premier wielopokoleniowe bezrobocie. Skoro bezrobotny był dziadek, jest ojciec, jest syn, to bezrobotny będzie wnuk. I ten przemysł pogardy ciągnął się przez te dziesięciolecia i mówiono, program polaryzacyjno-dyfuzyjny sprawę załatwi. Czyli kumulacja środków finansowych w dużych ośrodkach, a następnie one rzekomo poprzez dyfuzję miały docierać do tych terenów, które dzisiaj Państwo tutaj reprezentujecie. I proszę Państwa, wracając do afiliacji politycznych, bo przecież jesteśmy politykami, jako poseł Prawa i Sprawiedliwości chcę powiedzieć z dumą, że dotrzymaliśmy słowa, że rząd. Prawa i sprawiedliwości. Pan premier Mateusz Morawiecki dotrzymał słowa, które złożyliśmy w kampanii w 2015, że będziemy wspierać tereny popegerowskie. Panie premierze, chciałbym podziękować za te miłe słowa pod moim adresem, pod adresem moich kolegów, że byliśmy inspiratorami tego programu. Ale tak naprawdę inspiratorem był człowiek bardzo dobrze wielu z Państwa znany, bo wasz kolega samorządowiec. Świętej pamięci pan później poseł Stefan Ształkowski. On jako wieloletni burmistrz i starosta białogardzki w 2005 roku w kampanii prezydenckiej zaprosił do Białogardu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I pamiętam to spotkanie, bo wtedy towarzyszyłem panu prezydentowi i pamiętam rozmowy. Lecha Kaczyńskiego, pana prezydenta, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, właśnie ze Stefanem Ształkowskim, wtedy burmistrzem Białogardu. Pamiętam to zdziwienie na twarzy pana prezydenta i tą empatię, kiedy Stefan opowiadał mu o tych wszystkich problemach, które państwo również bardzo dobrze znacie, które wtedy, na początku lat 2000 tak wybrzmiewały tutaj na tych terenach. I wtedy świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński obiecał Stefanowi, że to, co usłyszał w tym Białogardzie, Zostanie zrealizowane, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, zostało, zostanie zmienione. I rzeczywiście zostało zmienione. Ja chciałbym przeprosić, spóźniliśmy się z panem posławem Czasem Chocem, bo byliśmy w dygowie. To w tym dygowie, w którym w 2019 roku był Jarosław Kaczyński na spotkaniu z byłymi pracownikami PGR-ów. I wtedy między innymi byłym pracownikom PGR-u wartkowo obiecał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tę haniebną politykę liberałów naprawi. Dzisiaj w tym symbolicznym geście, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki z ministrem Szefernakerem wręczali państwu te czeki, za którymi kryją się pieniądze. I uwaga, jedna bardzo ważna, bo przeglądając portale społecznościowe usłyszałem, a cóż za łaskę robicie, rozdajecie pieniądze unijne. Otóż szanowni państwo, to polityka rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Uszczelnienie systemu finansów spowodowało, że są to środki z budżetu państwa to dzięki pracy pana premiera, ministrów tego rządu, dzięki determinacji Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj państwo mogli odebrać te czeki i chciałbym bardzo serdecznie państwu za tę obecność podziękować, bo to jest dowód na to, że ponad tym doraźnym sporem politycznym bardzo intensywnym, ponad tą totalnie odjechaną opozycją można zrobić coś dobrego dla Polski. My to zrobiliśmy i za to panie premierze jako mieszkaniec Pomorza Zachodniego z całego serca dziękuję. Bardzo dziękuję panie marszałku. Bardzo proszę o zabranie głosu sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Pawła Szefernakera. Panie premierze, szanowni państwo, rok temu na dożynkach powiatowych drawskich pan burmistrz Krzysztof Czerwiński powiedział, a może udałoby się kiedyś przywieźć tutaj premiera, jak będą rozdawane środki, tak ten rząd rozstrzygnie środki, nabór na środki na inwestycje PGR-owskie. I bardzo się cieszę, panie premierze, że znalazł pan czas jest tutaj właśnie, bo ta idea, aby to tutaj zrobić, powstała rok temu na dorzynkach powiatowych. I szanowni państwo, jesteśmy w szczególnym miejscu. W szczególnym miejscu, bo na terenie byłej gminy Ostrowice. Ja parę dni temu miałem okazję z panem premierem rozstrzygać na dolnym Śląsku ten nabór i Wspominałem wtedy słowa pana prezydenta właśnie Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tym, że marzy o Polsce silnej, Polsce, która szanuje każdego obywatela, która pomaga tym słabszym. Taka polska, gdzie zwycięża uczciwość, a nie cynizm i draństwo. I Szanowni Państwo, tutaj na terenie byłej gminy Ostrowice jestem przekonany, że była kumulacja draństwa. Kumulacja draństwa, która najpierw wynikała z polityki lat 90., później kolejne rządy sprawiały, że wiele osób stąd wyjechało. Rozmawialiśmy przed spotkaniem z mieszkańcami Ostrowic, mówili, wielu młodych wyjechało. Dziś część wraca, nie zawsze tutaj, ale do Polski, w większych ośrodkach, ale nie zostali tutaj, dlatego że byli zmuszeni wyjechać. Tu nie było żadnych perspektyw. Przez lata. Następnie tutaj w Ostrowicach przyszła władza samorządowa, która jeszcze zrujnowała tę gminę. I Szanowni Państwo, trudna decyzja w 2019 roku, bardzo trudna, że część Ostrowic do gminy Drawsko-Pomorskie, część do Złocieńca zobowiązania bierze na siebie skarb państwa, tak, żeby tych zobowiązań jeszcze ci mieszkańcy tutaj nie musieli dalej ponosić. I jaki jest tego efekt? Efekt jest taki, że w pierwszej instancji wójt otrzymał historyczny w polskim samorządzie wyrok, 7 lat bezwzględnego więzienia za to, co tutaj robił. Dziś na szczęście samorządowcy z i ze Złocieńca we wszelkich możliwych programach wnioskują o środki na byłe Ostrowice na byłą gminę Ostrowice, na te miejscowości, które wchodziły w skład tej gminy. Dzięki temu blisko 10 milionów złotych na wodociąg, właśnie do Ostrowic, żeby móc je połączyć z Drawskiem Pomorskim. Dzięki temu także będzie budowana świetlica tutaj, na terenie byłej gminy Ostrowice, właśnie z tych środków. Dziś Złocieniec otrzymał środki także na podłączenie części byłej gminy Ostrowice do Złocieńca. I szanowni państwo, mieszkańcy przed tym spotkaniem tutaj mówili, wie Pan, może nie wszyscy chcieli, żeby tą gminę zlikwidować, ale teraz jest dużo lepiej. I szanowni Państwo, tej nadziei na tych terenach, dzięki tym programom, które realizujemy, dzięki takim inwestycjom, o które zabiegała chociażby pani minister Golińska tutaj niedaleko wolności, te inwestycje dają tą nadzieję, żeby tutaj właśnie inwestować, żeby tutaj. Mieszkańcy byli dumni z tego, że pochodzą z tego regionu i żeby ci wszyscy, którzy stąd wyjechali, mieli zachętę do tego, żeby tu wrócić. Kończąc, Szanowni Państwo, przy rozstrzygnięciu tego naboru wiele gmin w Polsce, szczególnie w Polsce Południowej, musiało w archiwach szukać dokumentów, bo teraz taka moda jest, że jeżeli jest taki rządowy program, to każdy chce być gminą popegerowską. Więc szanowni państwo, panie premierze, jestem przekonany, że tutaj u nas na terenie, jak to się mówi, nikt nie musiał szukać w archiwach. Tu wszyscy wiedzieli, że jesteśmy terenem popegeerowskim i dumny jestem, że reprezentuję rząd, który realizuje taki program. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze. O zabranie głosu bardzo proszę pana posła na Sejm, pana Czesława Hoca. Panie premierze, Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego, Panie Ministrze, Pani Minister, Panowie Posłowie, Panie wojewodą, Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Samorządowcy. Proszę Państwa, ja też rozpocznę od serdecznych słów podziękowania dla Pana Premiera, ale również chciałbym, żeby te podziękowania miały szczególny wymiar. Pan Premier wspomniał o świtwinie, więc przytoczę tutaj taki obrazek uśmiechniętego Pana. Wójta gminy Świdwina, Świdwin pana Kazimierza Lechockiego. Proszę zwrócić uwagę, że ten samorządowiec, jak wszyscy inni samorządowcy właśnie naszej ziemi, z uśmiechem na ustach są uwijają się, jak w ukropie cały czas, panie premierze. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, niedawno podpisano już umowę o budowę w drodze drogi w Rogalinie, małej miejscowości Popegerowskiej. Następnie już budowana jest most na rzece Rega, łącząca Cieszeniewo z Kluczkowem. W tym samym czasie dostaliśmy już pieniądze z, z Polskiego Ładu na budowę Świdycy, Smarsku i Bieżnicy. I dzisiaj dostaje pan wójt gminy Świdwin, Kazimierz Lechocki, dostaje na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Krosinie, w Starym Szybysławie, w Świdwinku, a więc cały czas jest praca. I wszyscy inni mógłbym imienia i nazwiska wymienić wszystkich innych. Pan Sławek Koruc, z, gmina Brzeżno, pan, pan, pani w, wymieniona tutaj Aneta Krawiec, Rombino. pan Włodzimierz Popiołek, gmina Kołobrzeg, pan Jurek Becker, to odbierał gmina Człopa. Um, więc gmina y, Drawsko-Pomorska, właśnie wymieniany tutaj y, y, Czerwiński, Krzysiu. Więc wszyscy biorą się cały czas do roboty. Ale dlaczego to, ta, ta jest taka praca z uśmiechem na ustach? Dlatego, że ludzie, ci bohaterowie, praktycznie teraz samorządowcy, nabrali przekonania i wiedzą, że warto pracować, wiedzą, że warto mieć plany, wiedzą, że jest realna nadzieja, bo są pieniądze. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy daje te pieniądze, ale daje dla rozwoju małych ojczyzn. Te małe ojczyzny się rozwijają, pięknieją. To jest to, że właśnie mogą powracać ludzie młodzi, wykształceni. To jest to, że właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy ten program zrównoważonego rozwoju. Także żadna wieść, żadne sołectwo, żadna gmina nie może już funkcjonować symbolicznie daleko od szosy. Wszyscy są równocenni, wszyscy są bardzo ważni w ojczyźnie. Także to nie tylko, proszę Państwa, to, że my dojemy takie zadośćuczynienie, rekompensatę za lata trudu, za lata wykluczenia, nie tylko komunikacyjnego, ale jako wykluczenia społecznego wszystkich ludzi mieszkających na terenach popegerowskich. Ja jako lekarz, jako też. Tym, który jeździł w pogotowiu ratunkowym wówczas, bo teraz ratownictwo medyczne widziałem tą biedę, widziałem strukturalne bezrobocie, widziałem beznadzieję tych ludzi, widziałem teraz, a teraz widzę radość, teraz widzę nadzieję i to, że oni się teraz integrują, wszyscy się integrujemy i jeszcze ważne, że integrują się z samorządowcami. Naprawdę mamy bardzo dobrych samorządowców, dobrych y, y, gospodarzy, y, którzy szukają albo mają swoje miejsce na ziemi i je pielęgnują. A więc pielęgnują te wartości i pielęgnujemy właśnie tą polskość, odradzamy tą Polskę, bo rzeczywiście to jesteśmy blisko granicy trans, trans, traki, transgranicznych, war, transgranicznych działań, które zawsze czasami były no, różnie postrzegane. Także ja dziękuję Panie Premierze, pani Pośle do Parlamentu Europejskiego, pani Ministrze, Pani Minister, całemu rządowi. Pamiętamy też również, że tutaj Pan Premier Jarosław Kaczyński ukochał tę ziemię, e, szczególnie dlatego, że często tutaj przebywał i rozmawiał z Państwem, bo mieliśmy spotkania przecież niejednokrotnie z Panem Prezesem. Pamiętajmy również o tym, że święte pamięcie Pan Profesor Lech Kaczyński powtarzał zawsze, że. Pomorze zachodnie to jest polska racja stanu. To jest polska racja stanu. To są ziemie, które trzeba dbać, gdzie tutaj się zaczyna Polska. Także dziękuję bardzo i jeszcze raz składam na ręce pana premiera Mateusza Morawieckiego bardzo serdeczne podziękowania i zapewnienie, że tych wartości panie premierze nie przepaści mi będzie zawsze wzmacniać, poprawiać jakość życia w naszych małych ojczyznach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. Szanowni Państwo, mamy teraz czas na kilka pytań. Bardzo proszę o respektowanie zasady jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę, pierwsza redakcja. Dzień dobry, Paula Przetakowska, Fakty TVN. Ja mam pytanie do Pana Premiera. Panie Premierze, co Pan konkretnie zrobi, by Unia zrozumiała słowa koniec tego dobrego Jarosława Kaczyńskiego? Jak rozumiem, Pani redaktor odnosi się do środków unijnych. Szanowni Państwo, od kilkunastu miesięcy w różnych ministerstwach toczyły się negocjacje dotyczące uzgodnienia programów pod kątem środków unijnych. To jest wiele programów, które cały czas też Polsce są potrzebne. Nie tak bardzo jak kiedyś, ale nadal są bardzo potrzebne. Wspomniał o tym pan marszałek Joachim Bruziński. Ludziom się cały czas wydaje, że środki unijne to jedyne źródło inwestycji. To ja podam Państwu taki przykład. Jak był 10-15 lat temu robiony wielki program budowy dróg ekspresowych i autostrad, to jakieś 70-80% środków pochodziło z funduszy unijnych. Jak z panem ministrem Adamczykiem ogłaszaliśmy ostatnią edycję tego programu, najnowszą wersję tego programu, blisko 300 miliardową wersję tego programu to 75%, mniej więcej ten rząd wielkości, to były środki budżetowe, środki z budżetu państwa. Ale wracając do środków unijnych. Oczywiście one cały czas są istotne, my je pozyskujemy na drogi, na infrastrukturę i tak dalej. Częścią tego procesu było, był również proces negocjacji związany z tak zwanym Krajowym Programem Odbudowy. Ale... Te wszystkie rozdziały można powiedzieć dotyczące środków unijnych, które zostały zamknięte, należy interpretować łącznie. Ja przynajmniej na to patrzę w sposób łączny. I odpowiadam tak, na to pytanie. Jestem przekonany, że których z tych strumieni środków unijnych, tych nowych, bo generalnie cały czas do Polski płyną środki unijne z tej perspektywy, która jest zamykana, domykana teraz. Ale Któreś z tych nowych środków unijnych przypłyną pod koniec tego roku lub na początku kolejnego roku. Czyli ja jestem dobrej myśli, że uda się tutaj wypracować odpowiednie rozwiązania, żeby nie było wątpliwości i żeby te środki zaczęły płynąć. Jeżeli potem będą jakieś kolejne przetargi, czy przepraszam, może targi, tak należałoby powiedzieć, przeciąganie liny, no to cóż, taka jest natura Unii Europejskiej trzeba tam twardo realizować swoje interesy, a nie być uległym, posłusznym, potulnym, tak jak nasi poprzednicy i niewiele im z tego przychodziło, bo Polska traciła na tym, ewidentnie byliśmy spychani do kąta. Tymczasem my realizujemy naszą politykę suwerennościową bardzo konsekwentnie, a z drugiej strony udało nam się wynegocjować Historycznie wysoki budżet Unii Europejskiej, który też będzie wspomagał, ale to już właśnie ten budżet będzie wspomagał nasze działania budżetowe, a nie odwrotnie w kolejnej dekadzie. Jestem więc spokojny, że być może będą potrzebne jakieś kolejne dyskusje, ale jestem przekonany, że w najbliższych kilku, kilkunastu miesięcach pierwsze pieniądze z tych nowych perspektyw przypłyną do Polski. Bardzo dziękuję. Kolejna redakcja. Dzień dobry, panie premierze Wojtek Gawel, telewizja Polsat. Wczoraj minister Ziobro w programie Gość Wydarzeń powiedział w kierunku pana takie słowa, że powinien pan sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan skuteczny w relacjach z, Europejsk z Unią Europejską, bo na to samo pytanie będą odpowiadać wkrótce wyborcy zjednoczonej prawicy. I w związku z tym pytanie, czy pan sobie to pytanie zadał, zamierza zadać i jaka ewentualnie może być odpowiedź? Dziękuję. Ja myślę, że do tego należałoby taki krótki wstęp poczynić, że. Suwerenność Polski mierzy się silną gospodarką, suwerenność Polski mierzy się silną armią i także siłą naszych sojuszy, a nie siłą tupania w podłogę albo krzyczeniem bez dyskusji z innymi, bo tak tworzy się tylko mur, który do niczego nie prowadzi. Mogę też wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, ponieważ pan minister sprawiedliwości miesza dwie rzeczywistości. Otóż środki unijne, które są związane z tak zwanym rozporządzeniem o warunkowości, to jest jedno, a krajowy program odbudowy. To jest zupełnie inna sprawa, jeśli chodzi o cały strumień negocjacyjny, o cały proces negocjacyjny. I tutaj nie ma to związku z to, że dzisiaj były negocjowane jakieś dzisiaj w sensie ostatnich kilku miesięcy negocjowane były jakieś zapisy, jakieś wskaźniki, jakieś cele, wiąże się nie z rozporządzeniem o warunkowości, tylko wiąże się z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości, które zapadły w związku z niezgodą czy niezgodnością pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości głównie a Unią Europejską. No ale tak jak powiadam, trzeba umieć się dogadywać, trzeba umieć rozmawiać, prawda? Bo bez tego trudno sobie wyobrazić, że druga strona będzie w jakikolwiek sposób zachowywała się tak, jak my byśmy sobie tego życzyli. Więc myślę, że. Każdy Polak może sobie bardzo szybko odpowiedzieć, czy polityka tupania nogą w podłogę jest skuteczna, gdzie znajduje się dzisiaj nasz wymiar sprawiedliwości, gdzie mógłby się znajdować, gdybyśmy dużo lepiej przeprowadzili reformę, a gdzie znajdują się nasze relacje z Unią Europejską, które z jednej strony charakteryzują się naszą ogromną asertywnością, ogromną niezależnością, utrzymaniem suwerenności Polski, a z drugiej strony. Mamy rekordowy budżet unijny, który prędzej czy później trafi także na tę ziemię, na zachodnie pomorze, do powiatów, do gmin w całej Polsce i jestem bardzo z tego zadowolony.